Za nami półmetek sezonu w BetClick pierwszej lidze. Co przyniosła 17 seria gier? Zapraszamy na nasz magazyn. Oto rozkład jazdy na 17 kolejkę. W niej obejrzeliśmy starcia m.in. Polonii Warszawa z Ruchem Chorzów, Miedzi Legnica z Wisłą Płock, czy też Wisły Kraków ze Stalą Rzeszów. Zanim przejdziemy do wydarzeń z 17 kolejki, to w sobotę 16 listopada został rozegrany zaległy mecz 10 kolejki, w którym Chrobry Głogów podejmował Wisłę Kraków. Już po upływie nieco ponad 180 sekund płaskie zagranie Baeny dotarło do Angela Rodado, a ten nie zwykł marnować takich okazji. Był po tym strzale jeszcze rykoszet, który dodatkowo utrudnił skuteczną interwencję Artowi. Wiślacy szybko poszli za ciosem. W 7 minucie centrę w pole karne posłał Zwoliński, a użytek z tego zrobił Angel Rodado i po główce Hiszpana zrobiło się 2-0. Błyskawiczny dublet snajpera krakowian ustawił to spotkanie, ale Chrobry nie zamierzał się poddawać. W 18 minucie strzał Lewandowskiego minął bramkę, a przy kolejnej próbie, gdy kombinacyjnie pograli Głogowianie, do celu zabrakło centymetrów, a piłka po odbiciu od słupka jakimś cudem opuściła plac gry. Kolejne okazje nadeszły po przerwie, ale to znów aktywniejsi w ofensywie byli przyjezdni. W 50 minucie indywidualną akcją popisał się Zwoliński, jednak zakończyła się ona strzałem tylko w poprzeczkę. A po ponad godzinie również obramowanie bramki uderzeniem z dystansu ostemplował Alfaro. Biała Gwiazda dobiła swojego rywala w 83 minucie. Rodado prostopadle zagrał do podłączającego się w tempo Janisa Kiakosa, a Grek świetnie zabrał się z piłką i pokonał bramkarza Chrobrego. Rodado do dwóch goli dorzucił asystę, a Kiakos, jak się okazało, ustalił wynik spotkania. Wisła wygrała pewnie 3-0. Przechodzimy do właściwej części magazynu. 17 kolejka wystartowała w piątkowe popołudnie w Kołobrzegu, gdzie szukająca przełamania kotwica gościła lidera rozgrywek BrookBet Termalikę Nieciecza. Jako pierwszy do ofensywy ruszył Beniaminek. W 4 minucie strzałem z dystansu chowania przetestował Petrowicz. A tuż przed upływem kwadransa po uderzeniu Krekowicza sparował piłkę bramkarz gości, a futbolówka po chwili wylądowała w siatce, jednak Witasik znajdował się na spalonym. BrookBet Termalika ruszyła z natarciem w 24 minucie. Dobrze napędzili akcję przyjezdni. Strzałek wykłada piłkę wzdłuż bramki, a idealnie w tempo nabiega Kamil Zapolnik. Z dużą łatwością wykończył całość Zapolnik i Niecieczanie wyszli na prowadzenie. Nieco ponad 10 minut później przyjezdni poszli za ciosem. W polu karnym strzałka nieprzepisowo zatrzymał Ziętek i arbiter wskazał na 11 metr. Pewnym strzałem w środek bramki z rzutu karnego bramkę zdobył Kacper Karasek, dzięki czemu Termalika odskoczyła na 2 trafienia. Ekipa Marcina Brosza do dalszej ofensywy przystąpiła po zmianie stron. Kotwica mocniej zaryzykowała i już w 52 minucie nadziała się na kontrę. Świetnie napędził ją strzałek, prostopadle podał do Karaska, który popędził sam na sam z bramkarzem i z dużym spokojem podwyższył na 3-0. Piękne wykończenie pod cinką sprawiło, że sytuacja gospodarzy stała się bardzo trudna. Na tym nie koniec problemów kotwicy. Już niespełna 180 sekund później ponownie wyższy bieg wrzuciła ekipa lidera. W roli głównej znów wystąpił duet strzałek Karasek i drugi z wymienionej dwójki na raty pokonał Kozioła. Hat-trick Karaska i gospodarze znaleźli się na deskach. Goście byli bezwzględni. Po chwili sunął z kolejnym natarciem, a po kolejnej asyście strzałka swojego 4. gola strzelił Karasek. Prawdziwy popis BrookBet Termaliki, a w szczególności Igora Strzałka oraz Kacpra Karaska. Kotwica walczyła o choćby honorowe trafienie, ale najlepszej okazji nie wykorzystał Segbe, trafiając w słupek. Goście z Niecieczy odnieśli w Kołobrzegu efektowny triumf. W piątkowy wieczór doszło do jednego z ciekawiej zapowiadających się meczów tej serii gier, gdyż w Krakowie Wisła mierzyła się ze Stalą Rzeszów. Nieco niespodziewanie spotkanie z Animuszem zaczęli goście. W 11 minucie cennym strzałem akcję zakończył Bała. 180 sekund później ponownie ruszyli Rzeszowianie. W polu karnym z piłką odwraca się Bała, jego strzał został zablokowany, ale futbolówka dociera na głowę Szymona Łyczki, który nie marnuje nadarzającej się okazji. Stal wyszła na prowadzenie po golu młodzieżowego reprezentanta Polski. Podrażnieni Wiślacy chcieli jak najszybciej odrobić straty. W 33 minucie z piłką do środka ścina Mikulec, podaje do Łukasza Zwolińskiego i jesteśmy świadkami efektownej bramki. Warto przyjrzeć się powtórką, jak na 3 kontakty zrobił to napastnik gospodarzy i uderzeniem z powietrza wyrównał na 1-1. W 37 minucie dubletu szukał Zwoliński, jednak tym razem jego próba minęła bramkę.
Kolejne szanse Biała Gwiazda wypracowała po zmianie stron. W 56 minucie niegroźnie główkował Rodado, a zdecydowanie bardziej niebezpiecznie było 8 minut później, jednak tym razem Zwolińskiego powstrzymał Łąkowski, a dobitka Rodado wylądowała tylko w bocznej siatce. Wisła dążyła do kompletu punktów. W 80 minucie po centrze z rzutu rożnego niepilnowany był Uryga, ale najpierw jego strzał zablokował Kościelny, a poprawkę z linii bramkowej, wyręczając bramkarza, wybił Till. Piłkę meczową krakowianie mieli w doliczonym czasie, ale Kiakos trafił w słupek, a Zwoliński nie był w stanie skutecznie dobić i słychać było tylko jęk zawodu. Starcie w Krakowie zakończyło się remisem. Po raz drugi w tym magazynie gościmy w Głogowie. Tym razem na drodze Chrobrego stanęła ekipa Odry Opole. W ekipie z Głogowa między meczem z Wisłą a Odrą doszło do zmiany trenera, gdyż Piotra Plewnie zastąpił Łukasz Becella. W mecz lepiej weszli gospodarze. W 6 minucie po dośrodkowaniu Muchy z rzutu rożnego doskonale w powietrze wyszedł Przemysław Szarek i oddał zabójczy strzał. Efektowne trafienie defensora głową i to gospodarze szybko napoczęli rywala. Odra musiała zareagować. W 20 minucie w boczną siatkę trafił Przykryl, a tuż po ponad pół godzinie w pozornie niegroźnej sytuacji ręką we własnym polu karnym zagrał za równy, za co po analizie VAR został podyktowany rzut karny. Przed szansą na wyrównanie stanął Edwin Muratowicz i bez większych problemów wykorzystał jedenastkę. Na kolejne okazje trzeba było czekać do drugiej połowy. W niej najpierw jako pierwszy Wójcika zatrudnił Szwedzik. Natomiast pod drugą bramką, po nie do końca intencjonalnej próbie Niziołka, problemy miał Arndt, ale bramkarz głogowian wyszedł z nich obronną ręką. W kolejnych fragmentach obie ekipy nie stwarzały sobie dogodnych sytuacji. W końcówce mocno niecelnie uderzał jeszcze Kuzdra, ale ustalony w pierwszej części wynik już się nie zmienił. Z Głogowa przenosimy się do Łęcznej. Tutaj Górnik podejmował GKS Tychy. Mecz zaczął się po myśli faworyzowanych gospodarzy. W 6 minucie po centrze Dej z rzutu wolnego Zbozień zagrał do Marko Roginicza, który uderzeniem głową trafił do siatki. Udanie rozegrany stały fragment przyniósł pierwszego gola w tym meczu. Tyszanie mogli wyrównać jeszcze przed upływem kwadransa, ale po strzale Bierońskiego z problemami, ale skutecznie interweniował Pindroch. Bramkarz Górnika uporał się również z oglądaną próbą Szpakowskiego. Natomiast w 29 minucie świetnie przymierzył Julius Erdhaler i tym razem futbolówka wylądowała w siatce. Świetne uderzenie i Pindroch skapitulował. Erdhaler miał chrapkę na dublet, ale w 34 minucie jego strzał minął bramkę. Kolejne fragmenty były nieco bardziej spokojne aż do 68 minuty. Wówczas Warchoł dobrze powalczył o piłkę, po czym świetnie uruchomił Fryderyka Janaszka, a ten dał ponownie prowadzenie Łęcznianom. Dla młodzieżowca to drugi gol w tym sezonie. GKS znów musiał gonić wynik i już po kilkudziesięciu sekundach Szpakowski zagrał do Juliana Kiblingera, który zdobył bramkę na 2-2. Świetnie zrobił to Austriak i strzelił bardzo ładnego gola. Remis nie satysfakcjonował żadnej z drużyn, a najlepsza okazja, by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, w doliczonym czasie stworzyli goście. W polu karnym piłka dotarła do Tecława, jego strzał na linii bramkowej zablokował Szabaciuk, po czym Pindroch złapał piłkę. Starcie w Łęcznej zakończyło się remisem 2-2. Czas na Pruszków, gdzie spisujący się powyżej oczekiwań Znicz grał z ŁKS-em. Już po jednym z pierwszych wypadów gości Młynarczyk trafił wprost w rękę Juchymowicza i sędzia bez wahania podyktował rzut karny. Piotr Misztal w jedną, piłka w drugą stronę i Michał Mokrzycki bardzo pewnie rozpoczął strzelanie w Pruszkowie. Tuż po ponad kwadransie znów ruszyli łodzianie. Najpierw strzał Arasy pewnie obronił Misztal, a następnie piłka po raz drugi wylądowała w bramce Znicza, jednak Hiszpan znajdował się na spalonym. Gospodarze odważnie zaatakowali po pół godzinie. W 31 minucie niedokładnie centrę zamyka Kędzia, a chwilę później ze strzałem Majewskiego uporał się Bobek. ŁKS-iacy również się odgryzali. W 35 minucie z piłką zdołał zabrać się Młynarczyk. Młodzieżowiec uderzył potężnie, ale ostemplował tylko poprzeczkę. Na dalsze emocje czekaliśmy do drugiej połowy. Na jej otwarcie obok słupka uderzył Nowak. W 58 minucie szczęścia strzałem zza pola karnego szukał Pirulo. Jego strzał odbił Misztal, a poprawka Arasy była niecelna. W 62 minucie szybko do ataku przeszedł Znicz. Olejarka dokładnie podał do Daniela Stanclika, a najlepszy snajper Znicza nie myli się w takich sytuacjach. Dla 24-latka to 10 gol na boiskach Betclic pierwszej ligi w bieżących rozgrywkach. Łodzianie odpowiedzieli już po 5 minutach. Po dośrodkowaniu Arasy skutecznie główkował Stefan Fajertak i goście wrócili na prowadzenie. Na gola najlepszego strzelca Znicza odpowiedział najskuteczniejszy zawodnik ŁKS-u.
Znicz nie zamierzał pogodzić się z porażką i w końcówce przystąpił do ofensywy. W 82 minucie po zamieszaniu w polu karnym i strzale Sokoła świetnie interweniował Bobek. A 120 sekund później bramkarz ŁKS-u sparował uderzenie Ciepieli, a chwilę później Majewskiemu zabrakło lepiej skalibrowanego celownika. Doświadczony zawodnik pruszkowiany niewiele chybił również w 91 minucie. Pruszkowianie walczyli do samego końca. W trzeciej minucie doliczonego czasu Sokół dograł do Dawida Olejarki, a ten doprowadził do wyrównania. Olejarka do asysty dokłada bramkę, a gospodarze rzutem na taśmę wywalczyli upragniony remis. Niedzielę na pierwszoligowych boiskach zaczęliśmy w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Spadkowicz Warta grał z ostatnią w tabeli, ale podbudowaną ostatnim zwycięstwem nad Kotwicą Pogonią Siedlce. W 14 minucie przysnęła defensywa poznaniaków, gdy po dalekim zagraniu Burki za pleców obrońców wybiegł Mateusz Majewski, który zabrał się z piłką i pokonał przybylaka. Napastnik siedlczan na murawie pojawił się zastępując kontuzjowanego na początku spotkania Demianiuka i zaznaczył swoją obecność w najlepszy możliwy sposób. Warta zaatakowała w 18 minucie, jednak Żurawski nie trafił w światło bramki. Pogoniści nie chcieli się tylko bronić, chociaż oglądany strzał Misia był wyraźnie niedokładny. Warta obudziła się dopiero po przerwie. W 48 minucie Szeliga wystawił piłkę do Jakuba Kiełba, który precyzyjnym strzałem wyrównał stan rywalizacji. Trafił w dziesiątkę ze zmianą trener Piotr Pleczarek, gdyż Kiełb na placu zameldował się od początku drugiej połowy. Warta nabrała wiatru w żagle i zamierzała pójść za ciosem. W 55 minucie po strzale Szeligi Pruchniewskiego wyręczył dzięcią, a 180 sekund później w polu karnym piłkę zgarnął Adamski, a efektownym strzałem z woleja prowadzenie ekipie Spadkowicza dał Tomasz Wojcinowicz. Wynik bardzo szybko po zmianie stron odwrócił się na korzyść Warty. Pogoń długo nie potrafiła zareagować na taki obrót wydarzeń i mocniej zaatakowała dopiero w końcówce. W 88 minucie z rzutu wolnego uderzył Zinkiewicz. Źle interweniował Przybylak, ale na jego szczęście dobitka Podlińskiego po odbiciu od poprzeczki opuściła boisko. Goście jeszcze jedną okazję wykreowali w doliczonym czasie, ale szarża Misia ostatecznie nie zakończyła się w pożądany przez siedlczan sposób. Warta zainkasowała cenne 3 punkty. W drugim z niedzielnych spotkań doszło do jednego z hitów 17 kolejki. Przy Konwiktorskiej w Warszawie Polonia gościła znajdujący się w wysokiej formie Ruch Chorzów. Spotkanie z przytupem mogli zacząć gospodarze. Kibicom niebieskich chciało sobie przypomnieć Szur, ale nie zdołał on zamienić na gola centry Terpiłowskiego. Przed upływem kwadransa po zagraniu Wegi akcję zamykał Durmusz i jemu również zabrakło precyzji. Wega miał dużą ochotę do gry i napędzał ofensywę Czarnych Koszul. W 26 minucie kolejną centrę posyła Hiszpan, a tym razem wykorzystał ją Łukasz Zjawiński. Świetna asysta i doskonałe wykończenie snajpera Polonii. Po ponad pół godzinie za ciosem mogli pójść gospodarze, jednak próbę Szura po zagraniu Durmusza powstrzymał Turk. Chorzowianie do głosu doszli pod koniec pierwszej połowy. Najpierw obrońcom rywali urwał się Nowotny, ale uderzył zbyt lekko, aby pokonać Kuchtę. Z kolei w doliczonym czasie bramkarz Polonii uratował swoją drużynę przed stratą gola po uderzeniu Ventury. Ten sam zawodnik szczęścia szukał po zmianie strony, jednak w tym przypadku był znacznie dalej od celu. Polonia również szukała swoich okazji. Przed upływem godziny jako pierwszy nieskutecznie centrę z rzutu rożnego zamykał Hoczalari, a chwilę później strzał Wegi wyraźnie minął bramkę. Czarne koszule swego mogły dopiąć w 83 minucie. Bajdur podał do Zjawińskiego, a ten ostemplował słupek. Wynik do końca nie uległ już zmianie, 3 punkty zostały w stolicy, a dla Ruchu to pierwsza porażka od 29 września. Wędrujemy do Gdyni, gdzie chcąca zanotować kolejne domowe zwycięstwo Arka grała z Beniaminkiem Stalą Stalowa Wola. Zanim na dobre rozpoczęła się sportowa rywalizacja, doszło do historycznego pożegnania kończącego karierę Markusa da Silvy, czyli legendy gdyńskiego klubu. Brazylijczyk znalazł się w składzie Arki na ten mecz i po symbolicznych 8 minutach najlepszy strzelec w historii żółtoniebieskich opuścił plac gry, a został on zastąpiony przez goniącego go w tej klasyfikacji Karola Czubaka. Przechodząc do wydarzeń stricte sportowych, to w 19 minucie Wilk po raz pierwszy został przetestowany przez Oliveirę i spisał się bardzo dobrze. Po 180 sekundach jesteśmy pod drugą bramką. Kąśliwie w pole karne centruje Urban, a świetnie główkuje Sebastian Struzik. Niespodziewanie to Beniaminek ze Stalowej Woli wyszedł na prowadzenie. Arka za odrabianie strat wzięła się jeszcze w pierwszej połowie. W 36 minucie z rzutu wolnego dośrodkował Navarro, nikt nie przeciął toru lotu piłki, aż na dalszym słupku zrobił to Filip Kocaba.
Nieco nieporadnie zachowali się defensorzy Stalówki i przyniosło to najgorsze z możliwych konsekwencji. Gdynianie chcieli pójść za ciosem, a okazja ku temu nadarzyła się po tym, jak w szesnastce sfaulowany został Kocaba i gospodarze otrzymali rzut karny. Piłkę na 11 metrze ustawił Karol Czubak i z dużym spokojem trafił do siatki. Po tym golu Czubak zrównał się w liczbie goli w barwach Arki z Markusem da Silvą, stąd też ta piękna cieszynka i wspólny uścisk dwóch wymienionych zawodników. Po zmianie stron Arkowcy kontynuowali ofensywę. W 48 minucie dobrze przedarł się Gaprindaszwili, a z jego podania skorzystał Hide Vitalucci. Arka z wyniku 0-1 odwróciła losy i było już 3-1. Gospodarze złapali pewność siebie, a goście popełniali proste błędy. W 59 minucie piłkę stracił Kukułowicz, a takich prezentów nie marnuje Karol Czubak i zrobiło się 4-1. Tym samym po tym golu historia zatoczyła koło. Gdynia pożegnała legendę Markusa da Silvę, a po tym golu w klasyfikacji strzelców Brazylijczyka przeskoczył Karol Czubak, dla którego było to 64. trafienie w barwach Arki. Na tym popisy gospodarzy nie zakończyły się. W 78 minucie Gaprindaszwili posłał doskonałe podanie do Oliveiry. Blisko skutecznej interwencji był Wilk, ale znów w odpowiednim miejscu i czasie był Czubak, który zgarnął tę piłkę i skompletował hat-tricka. Wymarzony scenariusz meczu w Gdyni i prawdziwy popis Karola Czubaka. Stalówka zakończyła ten mecz w osłabieniu po tym, jak Oliveira sfaulował mydlarz. Arka odniosła efektowne zwycięstwo. Kolejkę zamknęliśmy poniedziałkowym meczem w Legnicy, gdzie wicelider Miedź grał z czwartą w stawce Wisłą Płock. Pierwsza okazja nadeszła na zamknięcie premierowego kwadransa, gdy po strzale Letniowskiego skutecznie odbił piłkę Gostomski. W 20 minucie swoją akcję wyprowadzili Płoczanie. Dobrą centrę w pole karne posyła Sangre, a w ekwilibrystyczny sposób futbolówkę do siatki kieruje Łukasz Cekulski. Świetna asysta szwedzkiego defensora i kapitan nawciarzy otworzył wynik w Legnicy. 5 minut później Wisła chciała zadać drugi cios, ale potężne uderzenie Paczeko poszybowało wprost w środek bramki i odbił piłkę w rąbel. W 41 minucie mogło być 2-0 dla gości, gdyż blisko trafienia samobójczego był Hartherz, jednak uratował go kolega z drużyny Drygas, wybijając piłkę zmierzającą do bramki. Miedź wyrównania szukała jeszcze w pierwszej połowie. W 45 minucie Kwiecień przytomnie zagrał do Floriana Hartherza, a Niemiec skorzystał z wolnej przestrzeni i doprowadził do remisu. Był w tej sytuacji jeszcze rykoszet, ale dla gospodarzy najważniejszy był efekt w postaci trafienia. Na otwarcie drugiej połowy mógł przypomnieć o sobie Sekulski, ale pierwszy z jego strzałów minimalnie minął bramkę. Z kolei z drugim uporał się w rąbel. Chwilę później Legniczanie mają rzut wolny. Po dośrodkowaniu Hartherza nie potrafią oddalić zagrożenia Płoczanie, co wykorzystuje Adam Kowacewicz. Znów w tej sytuacji szczęście było po stronie Miedzi, gdyż rykoszet skutecznie uniemożliwił interwencję Gostomskiemu i rezultat odwrócił się na korzyść gospodarzy. Teraz to Wisła musiała gonić wynik. W 77 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do bezpańskiej piłki dopadł Krystian Pomorski i teraz to po jego strzale piłka delikatnie zmieniła jeszcze tor lotu i wylądowała w bramce. Trwa wymiana ciosów w Legnicy i mamy już 2-2. Miedzianka mogła szybko odzyskać prowadzenie, ale próbę Michalika powstrzymał Gostomski. Temperatura spotkania rosła i nie wytrzymał jej w oglądanej sytuacji Iban Salvador, który już wcześniej za niesportowe zachowanie otrzymał żółtą kartkę. W tym przypadku obejrzał on drugie indywidualne napomnienie i musiał opuścić plac gry. Rzut wolny na gola starał się zamienić Mioć, jednak czujny między słupkami był bramkarz gości. Miedź za wszelką cenę chciała zadać decydujący cios, wykorzystując grę w przewadze. W 89 minucie wymarzoną okazję miał Mioć, jednak spudłował. W doliczonym czasie również w światło bramki nie potrafił strzelić się Drzazga i emocjonujące spotkanie w Legnicy zakończyło się remisem 2-2. Oto komplet rezultatów 17 kolejki. Aż w 5 spośród 9 spotkań doszło do podziału punktów. 3 oczka dopisały jedynie ekipy Polonii Warszawa, Warty Poznań, a także ekipy Arki Gdynia oraz Brukbet Termaliki Nieciecza, które odniosły efektowne zwycięstwa. W tabeli na półmetku sezonu stawce przewodzi Brukbet Termalika Nieciecza, która ma 5 oczek przewagi nad Arką Gdynia i Miedzią Legnica. Z tym, że ekipa z Legnicy ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie. W strefie barażowej poza Miedzianką znajdują się Wisła Płock, Ruch Chorzów i Wisła Kraków, która również ma w odwodzie jeden zaległy mecz. W dole tabeli drugą połowę otwiera Polonia Warszawa, pod kreską po połowie rozgrywek są Chrobry Głogów, Stal Stalowa Wola oraz Pogoń Siedlce, która jako jedyna nie osiągnęła bariery 10 punktów.
klasyfikacji strzelców po hat-triku zdobytym w starciu ze Stalą Stalowa Wola w stawce z 13 bramkami przewodzi Karol Czubak. Jedno trafienie za jego plecami pasuje się Angel Rodado. Oto zestaw par następnej serii zmagań. W pierwszej kolejce rundy rewanżowej Ruch Chorzów podejmie Odrę Opole, Wisła Kraków zagra z ŁKS-em, a Arka Gdynia zmierzy się ze Stalą Rzeszów. Za nami półmetek sezonu Betclic pierwszej ligi, ale nie oznacza to końca emocji na ten rok. W związku z tym za dziś bardzo Wam już dziękujemy, a w kolejnym magazynie usłyszymy się już za tydzień.